No, cześć wszystkim. Dzisiaj naprawdę powinno być bardzo krótkie wideo, więc już o tym troszeczkę nabąknąłem, ale bardzo ważne jest, żeby Ciebie lubili, ponieważ będzie dzisiaj o opiniach i intrygach, czyli jak naprawdę być szują. Więc bardzo ważne, żeby Twoi wasalowie, szczególnie ci co są silni, co reprezentuje to, że przy ich portretach jest ta pięść, żeby mieli dobrą opinię o Tobie. Jeszcze ważniejsze jest, żeby twój mistrz szpiegów, czy mistrzyni, bo to może być kobieta, żeby ciebie lubili, ponieważ to się może bardzo źle dla ciebie skończyć w tej grze, jak ciebie nie lubią. I mamy różne techniki, żeby właśnie nas polubili. Więc jeżeli chcemy, żeby na przykład ten wtór, czyli Hugo, żeby nas polubił, jest na minus 2, to możemy mu po prostu dać pieniądze. Jak dam mu pieniądze, nie możemy, bo żeby nas polubił, trzeba mu dać 135 dukatów, więc to jest bardzo drogo. To nic, że on nas nie lubi, to jest za drogo, żeby nas lubił. Ale na przykład taki Spymaster, ma prawa myszka, on jest Joffre, możemy mu dać gift i za 15 dukatów on nas polubi o 28. Ok, więc damy mu te dukaty i on nas już lubi na 29. Ok, on jest też ambitny, to jest bardzo źle dla nas. Ambitne osoby knują przeciwko nam jak cholera. Możemy zobaczyć też dane osoby, co one chcą, czy mają jakieś zapotrzebowanie. Akurat nikt nic nie ma. Nikt nic nie ma. Czasami mają zapotrzebowanie, że chcą. Tutaj serduszka są pokazane. Może tutaj pokażę na Find Characters. I oni mają swoje. Ok. Na przykład tutaj mają ambicje get married. Czyli jak widzimy serduszkę, no to samo przecież rozumie się, że oni chcą mieć żonę. Żeby on nas polubił bardziej. Eormenred. Żeby on nas polubił bardziej. Jak widzimy. Możemy mu zaaranżować żonę od nas. Nie mamy nikogo, ale jakby była taka jakaś kobieta, to byśmy zorganizowali żonę i on wtedy miał bonus, że hej, dałeś mi żonę, ja ciebie lubić. A i tak samo nasi wasalowie. To są dwie opcje na początku, że możemy dać im po prostu pieniądze albo dać im żonę, zaspokoić ich ambicje. Czasami oni mają ambicje na przykład zostać nadwornym tutaj. A jak jego wyrzucimy stąd, jego ambicja będzie, żeby zostać nadwornym doradcą. Jak go weźmiemy z powrotem, to ten minus będzie zniszczy się, zlikwiduje, że nie jestem na council, nie jestem na doradcą. I to wtedy to się zlikwiduje, ale zostanie to, że będzie pamiętał, że go zwolniliśmy przez dłuższy okres czasu. Ok, jest jeszcze następna opcja. Możemy kliknąć na daną postać mordę prawą myszką i możemy mu dać Award Honorary Title. Honorary Title to jest takie honorarium, które my płacimy za to, żeby on był. To jest taki, ale to jest taka cena bardzo, bardzo niska. I mamy mu dać, możemy mu dać do wyboru różne opcje. Court Tutor nie dajmy mu, ale możemy dać mu na przykład Master of the Horse. I to mu daje plus 5. Ok. I to nas tak, nic tak naprawdę nie kosztuje. Może nas trochę kosztuje. Czekaj, czy to nas w ogóle kosztuje? Tak, 0,02. To jest śmieszna suma. Ale i troszeczkę prestiżu. Ale dostajemy plus 5. I jak mu to zdamy, to on się pokaże, jestem mistrzem koni z Vendome. Hurra! I to na, co to nas obchodzi? Nic. Ale niech cię głupi cieszy. I nasz szpieg w miarę nas lubi już bardziej. Tak naprawdę jakbym grał naprawdę, to bym go wypieprzył, ponieważ on jest ambitny. I ambitni ludzie są bardzo niebezpieczni jako twoi wasalowie czy szpiedzy. To są, oni knują zawsze przeciwko tobie, to są chuje i ich trzeba wypieprzyć. No ale cóż, nie gram teraz na poważnie, ale pierwsze co trzeba zrobić to właśnie, żeby szpieg was polubił. Więc mamy trzy opcje. Dać pieniądze, prawa myszka, send gift. Jak próbujemy dać ponownie, to on jest czerwony napis, że już jak mu raz dałeś to, to już nic nie pomoże. Żeby nie, tak nie było, że dajesz mu raz po raz te pieniądze i on cię coraz bardziej lubi. Nie, nie, to tak nie działa. Możemy też mu dać honorarium, taki tytuł honoryfik,
który nic nie daje, oprócz tego, że on nas coraz bardziej lubi. Możemy też, niestety nie pokazałem tego, ale jakbym miał tutaj serduszko, to byśmy go po prostu dali jakiejś żonie i on by był wtedy zadowolony, bo wypełniliśmy jego ambicje. Czasami jest tak, że oni chcą być na council i tak dalej, mają swoje ambicje i możemy je wypełnić i wtedy oni są bardzo zadowoleni. To są takie trzy rzeczy. Ponieważ to są nasi wasalowie, więc na przykład temu też możemy dać honoryfik, możemy powiedzieć, że jesteś mistrzem myśliwych, master of the hunt. No i wtedy jest cudownie, bo jesteś master of the hunt. I to dobrze działa. Także technologia, którą my możemy nabrać, punkty technologiczne, ona też pomaga, że oni nas coraz bardziej lubią, ponieważ jak będziemy bardziej zaawansowani w feudalizmie, to oni nas coraz bardziej będą lubili. O technologii będzie oddzielny odcinek oczywiście. Ale właśnie tutaj chciałem pokazać, że taka jest opinia. A jak już mówiłem, wtór, on też nas może lubić, ale jeżeli chcemy mu dać opinię, no to chcemy mu dać giftę, no to nas kosztuje 135 dukatów, to jest lekkie przesady. Jak my zarabiamy 1,10 dukata na miesiąc, no to jest straszna suma. Ale powiedzmy, że chcemy naprawdę udobruchać tego faceta. Tak naprawdę nie chcemy, mamy go w dupie. Ale chcemy na przykład mistrza szpiegów udobruchać, żeby on naprawdę nas kochał. I dzięki DLC mamy właśnie tego ostatniego, to jest Holy Fury. To nam daje to, że możemy zrobić Sway albo Antagonize. Sway to znaczy, że próbujemy go oswoić, a Antagonize to próbujemy z niego zrobić wroga. Klikniemy tutaj i damy, żeby gra poszła dalej. I co to nam daje? To nam daje różne eventy, mam nadzieję, że zaraz się pokaże. To jest nieważne tutaj, tego w ogóle nie czytajcie. To jest w ogóle nieważne. To jest w ogóle nieważne. To też jest nieważne. Ja chcę... cholera, gra mnie troluje jak cholera. My chcemy, żeby... no nieważne. Chciałem, żeby właśnie taki, jak robimy tutaj Sway, to co miesiąc, co dwa, w zależności, pokażą się różne wydarzenia. I możemy właśnie próbować tego gościa oswoić, nakłonić do tego, żeby nas coraz bardziej lubił. To może spektakularnie nie wypalić. To zależy od naszej personalnej dyplomacji, którą mamy 10. Ona jest w miarę słaba. Co zrobić, żeby ją poprawić? Jest taka akcja, o czym w następnym wideo. Wszystkim mówię do zobaczenia, ponieważ jest jeszcze jedna akcja, żeby poprawić ich, żeby jest bardzo fajna rzecz, którą możemy zrobić, żeby właśnie wszystkich naszych wasali i ci, co są w naszym dworze, poprawić im humorki, schlacić i żeby była fajna biesiada, ale o tym w następnym wideo. Do zobaczenia.